ponieważ ty ostatnio podzieliłaś się ze swoimi fanami dość takim szczerym wyznaniem na temat swojej choroby. Co cię do tego właściwie zainspirowało? Znaczy, wydaje mi się, że to jest taka przypadłość, nie nazywałabym to wielką chorobą. Dużo kobiet dzisiaj cierpi na Hashimoto, bo o tym mówimy. I wiesz, zainspirowało mnie do tego, że pomyślałam sobie, że zdradzę może, jak sobie radzę z akurat z tym, co jest u mnie najsłabszym punktem w przypadku Hashimoto. U mnie właśnie najbardziej jakby to się odbija na skórze. Jakieś inne tam sfery już opanowałam, powiedzmy, ale skóra to jest właśnie taka pięta Achillesowa, znaczy zawsze na niej widać te gorsze momenty, tak, więc a o tyle jest to dla mnie kłopotliwe, że no jednak ja nie mogę się schować, bo pracuję czy przed kamerą, czy na scenie, więc nawet jak mam ten gorszy moment, to nie jest tak, że mogę wszystko odwołać i się nie pojawić. Więc pomyślałam sobie, że być może to, że się tym dzielę, komuś to pomoże, kogoś to wesprze, ktoś pomyśli, a nie jestem w tym sam, więc zawsze myślę, że warto takimi rzeczami się dzielić. A kiedy w ogóle się o tym dowiedziałaś? Och, już dobrych parę lat temu, na pewno jeszcze przed dziećmi. I pamiętam, że wtedy też jakby moja lekarz powiedziała mi, że tej decyzji też nie mogę odwlekać w nieskończoność z powodu tej choroby właśnie.